co naprawdę brakowało tego wyjścia i możliwości z przechadzki po parku solankowym. Pogoda dopisuje póki co, także mnóstwo mieszkańców korzysta z tego, z czego korzystali też na co dzień goście naszego miasta. Teraz niestety nie ma ich u nas, ale wierzymy, że po tej epidemii uda się z powrotem przywrócić taki ruch turystyczny, jaki był wcześniej, a mieszkańcy nadal będą korzystali i myślę też, że bardziej docenili to, co jest właśnie w Inowrocławiu, to z czego można na co dzień bezpłatnie korzystać. Tężnia nadal zamknięta, to wiąże się również z remontem, który jest przeprowadzany na terenie tężni. Jednak każdy remont się kończy i na pewno tężnia zostanie niedługo otwarta. Musieliśmy dostosować to, co planowaliśmy w Inowrocławiu, do właśnie nałożonych obostrzeń, zakazów, na przykład organizacji imprez masowych. I niestety majówka w tym roku pozostaje nam spędzić w domach. To jest właśnie taki pierwszy cykl imprez, który miał się odbyć na rozpoczęcie tego sezonu imprezowego, typowo również w połączeniu z pogodą. Niestety nie odbędzie się ten cykl imprez, nie odbędą się również Dni Inowrocławia. Informowaliśmy z wielką przykrością mieszkańców, że no niestety niemożliwe będzie zrealizowanie tego projektu. Miał się on odbywać przez ponad tydzień i zakończyć się dwudniowym finałem koncertowym. Niestety ze względu na epidemię koronawirusa nie możemy tego projektu zrealizować. Jednak pozostajemy przy dobrej myśli i mamy nadzieję, że po zakończeniu epidemii te wydarzenia, które są w kalendarzu imprez Zaplanuj sobie Inowrocław, będzie można realizować i wrócimy jak najszybciej do normalności. Miasto cały czas istnieje. Skupiamy się jednak na tym, co można zrobić wirtualnie i jak zachęcić mieszkańców całego kraju do odwiedzenia Inowrocławia po epidemii koronawirusa. Jest to możliwe dzięki udziale w różnych akcjach. Między innymi jedną z takich akcji jest City Will Wait, także Inowrocław również będzie czekał na podróżnych, na kuracjuszy i na turystów weekendowych między innymi, którzy chcieliby zobaczyć Inowrocław. W międzyczasie będziemy zachęcać do oglądania atrakcji turystycznych, poznawania ciekawostek miasta przez publikację właśnie różnych materiałów na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Miasto Inowrocław. Ze względu na obecną sytuację gala się nie odbędzie w takiej postaci, jak to było corocznie i stało się to tradycją, ale chcemy uhonorować animatorów kultury, osoby, które zajmują się i propagują tę myśl kultury w Inowrocławiu poprzez uhonorowanie, ale troszeczkę w inny sposób.
Ta nagroda dotyczy poprzedniego roku, zatem możemy w pełni ocenić to, jak kultura żyła, jakie były organizowane wydarzenia, jakie były poruszane inicjatywy, tematy. Także zachęcamy do składania tych wniosków, a po prostu samo wręczenie nagród odbędzie się troszeczkę inaczej. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko kandydata, oczywiście dane dotyczące adresu zamieszkania. Ponadto musi taki wniosek zawierać historię kulturalną, osiągnięć kulturalnych i działania na rzecz kultury, ale również uzasadnienie takiego wniosku. Nie ma żadnego formularza, wzoru. Pozostajemy tutaj otwarci na twórców kultury. Ta kwarantanna, tym ciekawsze pomysły mieszkańcy do nas wysyłają. Publikujemy je na bieżąco na Facebooku miasta z hashtagiem Zostań w domu. Oczywiście otwarty park już też kusi, żeby wyjść z domu, nie zostawać, ale wszystko oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i tak jak wspominałam, odpowiedzialność mieszkańców jak najbardziej jest na wysokim poziomie. Widać to też między innymi po zdjęciach, które otrzymujemy i materiałach, że faktycznie jeśli nie trzeba, to nie wychodzimy z domu. Jeśli pogoda dopisuje, z zachowaniem odpowiedniej odległości, bezpiecznie spacerujemy.